Kamil, Legia pokonana 2-0. Myślę, że to bardzo dobra puenta ostatnich dni. No na pewno mecz miał swoją specyfikę dzisiaj. Na pewno wszyscy wiemy o sytuacji, jaka się wydarzyła po meczu z Legią praktycznie, gdzie ta informacja smutna niestety do nas wszystkich dotarła, więc dzisiaj mecz na pewno rozgrywany, tak powiedziałem, w warunkach dość specyficzny, gdzie też mieliśmy kilka problemów, że tak powiemy, zdrowotnych, z chorobami, bo kilku zawodników no, nie najlepiej się czuło lub zabrakło ich w karze, tak na przykład Michała Rakuczego, który nie był w stanie przez te dwa dni się wygorować, ale większość z nas gdzieś tam przeziębienia, tego typu problemy, więc to też, że tak powiem, nie pomagało w przygotowaniu do tego meczu, ale no, prawda jest taka, że bardzo nam zależało na tym zwycięstwie. Dla nas oczywiście, żeby tą jesień zakończyć fajnie i wydostać się ze strefy spadkowej. A no i oczywiście, tak jak wcześniej mówiłem, jeśli chodzi o profesora, no to dla niego chcieliśmy zagrać i wygrać ten mecz i nam się to udało. Od poprzedniego meczu minęły w zasadzie zaledwie 3 dni, a udało wam się dosłownie odwrócić wynik z tamtego spotkania. Wtedy 2-0, dzisiaj też 2-0, ale dla nas. Jak myślisz, co takiego zadecydowało przez te no, kilka dni o tym wszystkim? Ciężko powiedzieć. No, myślę, że na pewno tak tutaj odpowiadałem na to pierwsze pytanie, no to na pewno aspekty, gdzieś ta motywacja w nas była bardzo duża, bo wiedzieliśmy, że to jest ostatnie spotkanie w tym roku, w tej rundzie i była to ostatnia szansa na wydostanie się właśnie z tej czerwonej strefy, plus no to, co mówiliśmy, sytuacja, że tak powiem, osobista dla całej społeczności Krakowi, jaka miała miejsce z profesorem, to na pewno nas w jakiś sposób też zmotywowała. Myślę, że to wszystko razem składając do całości, to dało nam to, że wiedzieliśmy, że nie możemy dzisiaj nikogo zawieść i mam nadzieję, że nam się to udało. Zakończyć rok udało nam się bardzo dobrze. Teraz czas na święta i po nowym roku pracujemy dalej. No tak, czeka nas bardzo dużo pracy. Mamy teraz właśnie ten moment, żeby spędzić go trochę z rodziną w swoich domach. No i później od 8 stycznia ruszyć do ciężkiej pracy, bo na pewno sporo pracy nas czeka. Bardzo ważna później runda wiosenna, więc tutaj trzeba te silniki, że tak powiem, trochę naoliwić, odpocząć i później właśnie od 8 ruszyć. W takim razie wesołych świąt, dobrego wypoczynku, no i widzimy się w nowym roku. Dziękuję wzajemnie dla wszystkich.